No to ostatnią giereczkę. Sól. Zdjęcie brudnej wody w zlewie. Kadzidło. Nie mam kadzidła. Steven Miller. Sól, kadzidło. Dobra, no to co? Standardowo na początek. Latara. Sól. Czymś go muszę wykryć. Termometr do tego jest dobry. Przydałby się klucz wziąć. No, gdzie jest ten celowniczek śmieszny? Tutaj. Piętnaście. No dobra, wydaje się, że tu jest czysto. Ktoś drzwi zamknął gdzieś. Cztery stopnie. Dwa stopnie. Potencjalnie był już w dwóch miejscach, co jest dosyć niepokojące. W dwóch miejscach. Stąd przyszedłem. Tu się światło pali. -5,8. Ej, w ilu miejscach jest? Dobra, ale przynajmniej jedną rzecz mamy. Mroźne temperatury. Uff. 93. Przeszedł przez sól. Zdjęcie brudnej wody w zlewie. Dobra, to na półeczkę. I to na półeczkę. Aparat możemy wziąć na później. Weźmy notatnik. Weźmy Spirit Boxa i umieśćmy je tam, gdzie będzie sól. Potem pójdę z EMF-em i z kamerą, a na koniec z UV-ką i aparatem. Nie, ale serio, włos mi się na głowie jeży, nie? On gdzieś przez sól przeszedł. W garażu. On jest w garażu. On jest w garażu. O, tu jest w kij. Zimno. Dobra, na razie po prostu to tu zostawię i spieprzamy stąd. Tu jeszcze zobaczymy, czy jest ta brudna woda w zlewie. Nie ma. Idziemy po kamerę. Po kamerę i coś jeszcze by nam się przydało. Kamera, aparat? Nie. Czekaj, nie. Kamerę ustawimy. EMF-kę. EMF-kę bierzemy. Kamerkę można było ustawić tutaj. Jezu! On mnie dojedzie zaraz. Lupuj go. Znajdź klucz do samochodu i włącz alarm? Jak? Serio? Jest gdzieś przy wejściu chyba. No jak mogę to zrobić? To ja muszę tam wrócić chyba, nie? Jest ten zawał w młodym wieku. Nie mogę na to patrzeć. Tak, podejdź do niego. To zaraz! To zaraz! Ty no rzeczywiście, bo jak tu będzie ten alarm, to ja orbów w życiu nie zobaczę żadnych, nie? Bo to ciągle świeci. Dobra, on zamykał drzwi. On zamykał drzwi, więc UV-ka i aparat. Nie podchodź, uciekaj, pakuj walizę, jedziemy stąd. No i co ja mam zrobić? O. Nie mam interakcji. Przez przypadek coś wyrzuciłem. O! Dobra. Mamy kolejny dowód. Jest klawisz interakcji i ja nie widziałem. A tak jak otwierasz drzwi? Nie wiem, na razie chcę pomyśleć. W sensie wyjść stąd i pomyśleć, co to może być. Na pewno opiszę. Są orby! widziałem. Jep. Orby i pismo ducha. Jurej. Co tam jest napisane? Run. Run, run. Can't. Nie wiem, co tu jest napisane. Silny wpływ na ludzką psychikę. Orb, pismo ducha, mroźne temperatury. I... pójdziemy jeszcze po zdjęcie brudnej wody w zlewie. I to będzie wszystko, co robimy, bo już wiemy, kto to jest. I ja się jej boję zwyczajnie trochę. A do garażu nie wchodzę, nie ma takiej opcji. No dobra, musimy iść do kuchni, która jest blisko garażu. Ale idę tylko do zlewu i nic innego. Nie ma takiego ducha. Nie ma brudnej wody, ale zrobiłem zdjęcie. Spieprzam stąd. Uff. Dobra, mamy wszystko. No, poza tą brudną wodą. Serio? Długo trzeba czekać? Bo już nie chcę tam wchodzić. O, fuck. Nie chcę iść tam. Zapal światła, odpal wodę, wychodząc pogasz światła. Nie, wiesz co, to nie jest problem w tym, że jest ciemno. Problem jest w tym, że ten duch tu może przyjść. Co prawda zamknąłem drzwi, no ale... Dobra, odpocznijmy sobie chwilę. Ja pierdzielę, co za pojebana gra. Chyba, że sam zgasił w danym pomieszczeniu, to też może być. A nie ma opcji spalić samą chatę? Niestety nie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz zobaczyć tę wodę. Pójdziemy najpierw do kuchni. Kuchnia jest najbliżej garażu. Znaczy, to, że drzwi tu są zamknięte, dodaje mi trochę otuchy. Czy to jest czysta woda? Nie wiem, czy taki kolor powinna mieć. Chyba tak. Jezu! Jezu! Za późno. Dobra, i tak już nie mamy zdjęć, ale zobaczę, czy jest tu brudna woda, czy nie. Nie, dobra, spierdzielam stąd. Nie ma takiej opcji, że tu zostaje dłużej. Wiemy, jaki to duch jest i wywalone. Ej nie, serio. Gram z inną jedną osobą. Wywalone. Easy. Spróbuj mnie przestraszyć, nie? Gram samemu i o jest. Dobra, mamy zaznaczone? Mamy. Spierdzielam stąd. Kurde, co za gra. Granie z kimś, gra easy, nie straszna wcale. Granie samemu...